Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i zrobimy sobie kolejny test dzisiaj. Pokażę Wam, na co stać rower, mój rower, 1000 W. Zobaczycie, co potrafi zrobić silnik 1000 W. I teraz kilka uwag technicznych, kto ogląda pierwszy raz. Podsumujmy wszystkie składniki roweru, żebyście mieli obraz. Jeszcze raz, silnik 1000 W. Moc, jaką będę pakował w niego, to jest 1200, bo tyle bateria mi daje mocy. Ale nie mniejsza o to. Silnik ma nominał, to jest 1000 W. Sam rower waży 14 kg. Do tego dochodzi właśnie ten silnik, który waży 10, czyli mamy 24 kg. Plus na pokładzie mam dwie sakwy, jak widzicie, i dwie baterie. Jedna jest centralnie umieszczona tu w pojemniku, druga jest tu w sakwie, połączona tak jak widzicie. Dwie baterie ważą powiedzmy około 14 kg, tak nominalnie, 13-14 kg, czyli już mamy 38 kg. No plus jakieś tam pierdoły, które mam w sakwach, dojmy, że rower waży około 40 kg, naprawdę to czuć tą wagę, zobaczcie. Masakra. Także sam rower waży 40 kg, ja ważę 95 kg. Już schudłem. Mniejsza o to. Łączna waga 95 plus 40, czyli 135 kg musi ten mały silniczek 1000 W uciągnąć. I teraz zobaczycie, na co go stać. Zrobimy sobie Vmax, czyli no, taką prędkość z pedałowaniem. Oczywiście mówię, że to będzie wszystko na maksymalnych mocach, czyli sterownik jest odblokowany na maksa. Znajdziemy jakąś górę, jakieś podjazdy zrobimy i zobaczycie, z czym to się je. Więc teraz kamera ląduje na mojej klacie i będziemy jechać trasę. Zapraszam. Używamy manetki oraz oczywiście wspomagania na maksa plus pedałowanie. No to lećmy w drogę. Tutaj nie mogę za bardzo zaszaleć, bo teren jest jaki jest, ale później sobie jeszcze polecimy po lasach. Na razie udamy się na asfalt. O Jezu! I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Muszę uważać, bo ruch jest dosyć spory, bo nie wiesz, jak wiecie, grzybki są teraz obfitują, więc pełno grzybiarzy jest. Specjalnie wam kamerę tak dam na kierowajkę, żebyście widzieli. Czekajcie, bo... O. Zobaczcie, jak to się zbiera. Pamiętajcie, rower waży 130 kg razem ze mną. Zobaczcie, jak on się zbiera. I to jest, jedziemy teraz na słabszej baterii troszeczkę. Bateria, którą używam, daje mi maksymalną moc chyba 1000. Zresztą sprawdźmy. Mówię, patrzę na ten, nie? Na samej manecie 1060 W. Ta druga bateria, która jest w sakwie, daje mi moc 1200 W, więc lecimy. Tamtą baterię zostawię sobie na górki. Jak widzicie, prędkość 50 osiągnąć to jest pryszcz. Przy tym silniczku, przy wadze 130 kg. Muszę uważać, bo ten ruch samochodowy jest bardzo duży. Zresztą jak widzicie, co chwila mijam samochody z grzybmenami. Kolejna banda wysiada. Przygotowania do wielkiego grzybobrania. Kurde, ale żebym zrymował. Na samej manetce. Na samej manetce przy tej wadze, no... Prędkość widzicie, jaka jest. No, jeszcze raz zaznaczam, moc baterii 160... Fu! 1000 coś tam wat, 24-25 amper prądu pakuje w silnik. W bardziej płaskim terenie sama manetka daje prawie 50 km, no nie prawie, no jest 50 na godzinę. Także
Rowerek się zbiera bardzo przyzwoicie, powiem wam, także no, jak dla mnie ten rower wystarcza. Na razie nie planuję nawet silnika z większą mocą. No wiadomo, frajda z jazdy jest lepsza na pewno, bo można źle poświrować, ale ten też daje, powiem wam, radę. Dobra, a teraz pokażę wam, jak szybko zbiera się rower, pedałując, bez manetki. Jedziemy. No. Jakbyście dostali speeda w pedały. Widzicie, jak szybko? Jak widzieliście, jechaliśmy w tej chwili, światła nie wyłączyłem. Jechałem teraz w tej chwili po asfalcie, po płaskim terenie. Widzieliście, jak się zbiera, moim zdaniem całkiem przyzwoicie. Teraz poszukajmy sobie jakiegoś terenu i pojeździmy w terenie. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Kurde, powiem wam, że bardzo duży ruch dzisiaj jest, bardzo duży. No, przez to dlatego, że pogoda jest bardzo ładna. Jak wiecie, grzybki obfitują w tej chwili wyśmienicie, także się nie dziwię, że pełno ludzi jest na grzybach. No i ciężko znaleźć jest w tej chwili jakieś takie miejsce, dlatego też między innymi nie jadę w jakąś wycieczkę w tej chwili gdzieś dalej, a już mam zaplanowaną takową. Już niedługo będę jechał pod namiot, też Drawa, te rejony, ale to zdradzę wam później. No i właśnie czekam, bo na razie ze względu na tych grzybiarzy, a w te tereny, gdzie jadę, tam dużo kurek jest, to pewnie też jest masa grzybiarzy. Także na razie sobie odpuszczę, poczekam, aż się grzybki skończą i wtedy na spokojnie, na luzie pojadę sobie, będę sam, jak to jak zwykle lubię. Następnie tak jest non-stop, dlatego ciężko jest jeździć, ciężko robić jest test w ogóle. Myślę, że bez zbędnego gadania polećmy w teren i zobaczymy, jak się jeździ w terenie. A potem poszukamy sobie jakichś górek i będzie fajnie. Oczywiście tu zmniejszę przełożenie, bo tutaj się nie da szybko jechać, więc będziemy sobie tak cykać. A jak widzicie, bez problemu da się jechać. Teren leśny, ubity. Polecimy sobie kawałek, zobaczymy. Znaczy wy zobaczycie, bo ja już jeździłem nie raz, także... Tu się coś kończy. Lecimy tam, czy tam. Ja myślę, że polecimy tam. O. Jest tutaj górka nawet. Proszę bardzo. Wy nie widzicie tej górki, bo na kamerze nie widać, ale jest dosyć spora, proszę bardzo. Rower sam wspina. Już tam widzę chyba grzybiarzy. Nie, wydawało mi się. Oczywiście nie polecam jeździć tak szybko w lesie, bo to są korzenie, kamienie, jakieś gałęzie połamane. Można sobie, kurde, rozwalić rower albo przebić oponę, co zdarzyło mi się kilka razy. Właśnie jadąc po lesie. No ale wszystko dla was. Test musi być. O, właśnie o tym mówię. O, ale skok. Aż w kręgosłupie poczułem. Kompletnie nie wiem, gdzie jadę. A uwaga, piach. Piach jest zdradliwy, można niezłego orła wywinąć. Kompletnie nie wiem, gdzie jadę, ale gdzieś dojadę, ponieważ każda droga gdzieś prowadzi, prawda? Gdzie my jesteśmy? A, proszę, my jesteśmy przy Myśliborzu Wielkim. Nie, tu jesteśmy. Dojazd pożarowy numer 5, jak polecimy tą drogą, polećmy se tędy, zobaczymy. Uwierzcie mi, nie da rady szybciej jechać tego typu rowerem w lesie. Tu potrzebne są szersze opony w teren, ale jak widzicie, daje radę, także spoko. Hardtail daje sobie o sobie znać. Przód ładnie wybiera, ale tył czujesz w kręgosłupie. Niestety, o Jezu, coś puchnąłem. Nie szkodzi, to jest białko. Marcinie, co ty robisz? Matko Boska.
Jak mogliście zobaczyć, rowerek też świetnie radzi sobie w terenie. Naprawdę polecam silnik 1000 W. Do normalnej takiej jazdy, jak widzicie, wystarcza. No, większe silniki, moim zdaniem, to są po to, żeby po prostu świrować gdzieś tam. Ale 1000 spokojnie, spokojnie wystarcza. Jestem na granicy polsko-niemieckiej. To jest takie fajne przejście. Mogliście widzieć już na moich filmach nieraz. Tam na dole płynie taka mała rzeczka, która obecnie jest strasznie wyschnięta już. No, widzicie, tu przebiega granica. Pokazuję to za każdym razem, jak tu jestem, no ale nie każdy ogląda wszystkie moje filmy. Niektórzy są tu pierwszy raz, więc pokażę. Jest takie fajne przejście graniczne. Jadąc tam dalej tą drogą, dojedziemy do miejscowości Reicht, jak ktoś tam mówi, oraz Albeck i te inne, tylko że troszeczkę dalej, widzicie, 8 km. 1,8 km Reicht, gospoda, tam jest kawiarnia, wszystko po polsku jest napisane. 8 km Albeck, 10 Intercity. Także, jakby ktoś tu sobie przyjechał, może się wybrać na wycieczkę do Niemiec. Polecam, byłem i tu, i tam. A my sobie zrobimy tutaj, tak widzicie, nie widać tutaj takiej górki. Zrobimy sobie jeszcze test podjazdu. No nie widać tego. Może na barierce pokażę. W tej chwili jestem prosto i taka górka mniej więcej gdzieś jest, o. Po tej poręczy widzicie. Schodki są. Zrobimy sobie teścik podjazdu. Zrobimy to na samej manetce. Oczywiście nie polecam robić podjazdu, czyli podjeżdżając pod samą górę na maksa manetkę, bo może coś niedobrego stać się z sterownikiem, bezpiecznikami, bo ten taki prąd pójdzie, więc podjeżdżając pod taką górkę należy się troszeczkę rozbiec, powiedzmy z 5 metrów wcześniej. Ja jestem w tej chwili z 2 metry, od tego momentu wcisnę po prostu manetkę i zobaczycie, czy rower pod tą górkę podjedzie. Mało, ale powinien podjechać bez problemu. Jak widzieliście, no rowerek podjechał. Co prawda ono miało opory. Przy dłuższym takim stromym podjeździe może być problem, ale gdy się rozbiegniemy już, ten rower po prostu ma jakieś tam obroty, to bez problemu wjeżdża. Najgorzej jest właśnie przy samym starcie, nie? Jak startujemy z samej góry, z dołu byśmy startowali tak, wiecie, no chcielibyśmy od razu od zera, to lepiej proponuję pedałować. Teraz Wam pokażę z pedałowaniem, jak to wygląda. Z pedałowaniem to już jest inna bajka, więc możemy podejść sobie pod samą górkę. O, przerzutka jak najłatwiejsza oczywiście i lecimy. Bez najmniejszego problemu. Tutaj pedałując już bez najmniejszego problemu wjedziecie pod największą górę. Chciałbym Wam to zademonstrować, tylko niestety tutaj, gdzie jestem, nie ma tych gór, więc może wracając jeszcze. Nie wiem, czy mnie widać. Pójdę, może czapnę trochę. Kurde, w rowerze powinien być wsteczny. A są sterowniki ze wstecznym, z opcją wstecznej jazdy. To w sumie to jest dobre, tylko dobre to jest do trajki, nie do zwykłego roweru, aczkolwiek przydałoby się nieraz. Dobra, mniejsza o tym. Dobra, znajdę jeszcze jakąś taką większą górkę i zobaczycie, z czym to się tam je. Jedźmy szukać tej góreczki jeszcze i zrobimy sobie ostatni taki teścik. No jestem w takim miejscu, że jak zwykle na kamerze tego nie widać, ale dosyć górka jest spora. No kąt nachylenia nie wiem jak jest, nie znam się na tym, ale generalnie no ciężko jest normalnie z zwykłym rowerem podjechać. Więc teraz pokażę Wam, jak się jedzie z tym silniczkiem. Oczywiście wspomaganie maksymalne. Przerzutka najłatwiejsza, jaką uważacie. Ja sobie biorę jeden i pokażę Wam, jak się wjeżdża i jedziemy. Powiem Wam, że rower aż się sam wyrywa do góry. Nie trzeba nawet na piątym biegu jechać. Rower sam wjeżdża. Czasami aż buksuje w miejscu kołami. Także bez najmniejszego problemu, zobaczcie. Wjechałem na sam szczyt. Bez najmniejszego problemu. Widzicie, macie teraz obraz, jak to wygląda. Dyszę nie z tego powodu, że ciężko jest podjeżdżać, tylko z tego powodu, że żeby nagrać te ujęcia, to wiecie, trzeba latać w dół, w górę, w dół, w rower, w dół, w górę. Dla Was to jest jeden, jedyny film, ale cała obróbka jest zupełnie inna. Nie wiem, czy Wam się podobał ten test, mam nadzieję, że tak. Jeszcze raz podkreślę trochę suchych faktów. Rower razem ze mną około 130 kg,
silnik 1000 W, silnik jak na jazdy przełajowe, jak do jazdy gdzieś tam w terenie, z pełnym ekwipunkiem. Jak najbardziej zda to egzamin. Na dzisiaj byłoby to już wszystko. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowym widzem. Daj lajka w górę. Pomoże mi to w rozpowszechnieniu kanału. Oraz kliknij dzwoneczek widniejącym przy napisie subskrybuj, a będziesz powiadomiony o każdym nowym filmie pojawiającym się na moim kanale. A jeżeli Ci się podobają moje filmy, rzuć jakiegoś donata, linki masz poniżej. Będę za to bardzo wdzięczny. To też pomoże mi w prowadzeniu kanału. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!